Kolejny punkt naszych obrad, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1481. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Cecylia Wołoch. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku nr 1481 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W przedkładanym projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości, ich wysokość została zaproponowana w takiej wysokości, jak wynika z zasad przyjętych w polityce podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014. Ta uchwała w sprawie polityki podatkowej, przypomnę, podjęta była przez Radę Miasta Krakowa w lipcu 2011 roku. Tu zacytuję fragment polityki podatkowej w obszarze oczywiście dotyczącym podatku od nieruchomości. Celem polityki podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości jest zapewnienie osiągania dochodów z tego tytułu przy jednoczesnym wpływaniu na branże i obszary, których rozwój lub ochrona jest szczególnie uzasadniona. Założone cele realizowane będą poprzez stopniowe dochodzenie do 100% wysokości stawki maksymalnej określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podstawowych oraz wprowadzenie dla określonych branż i obszarów systemu stawek preferencyjnych, a dla niektórych szczególnie istotnych rodzajów przedmiotów opodatkowania zwolnienie ich od podatku od nieruchomości. I tu koniec cytatu. Polityka podatkowa, która przejawia się w przedkładanym projekcie uchwały, jest realizowana całościowo, to jest w zakresie stawek podstawowych i stawek preferencyjnych. Tak jak wspomniałam wcześniej, założono stopniowe podnoszenie stawki poprzez osiągnięcie, i to będzie w roku 2014, jeżeli Państwo przyjmiecie uchwałę w wersji przedkładanego projektu. Po raz pierwszy te stawki mają obowiązywać w 2014 roku. Tak zwane stawki podstawowe, tutaj umownie nazywane. Jeżeli chodzi o stawki preferencyjne, stawki te określone są aż dla 48 branż chronionych i zamykających, objętych programem wspierania przedsiębiorczości. Również 12 branż wymienionych jest bezpośrednio w uchwale podatkowej. Ponadto stawki preferencyjne dotyczą również obszaru, który swego czasu uznany był przez Państwa radnych za taki obszar wymagający wsparcia, to jest Branice, gdzie też ten obszar wymaga wsparcia. Same, jeżeli chodzi o zwolnienia z podatku od nieruchomości, tutaj te zwolnienia w samej uchwale przewidziane są dla nieruchomości mikroprzedsiębiorców wprowadzających nowe technologie. Tutaj o tą ulgę, o to zwolnienie, przepraszam, mówiąc tak precyzyjnie, można jeszcze składać wnioski do końca tego roku. Zwolnione z podatku od nieruchomości są również grunty zajęte pod cmentarze, zwolnione z podatku od nieruchomości są również nowe budynki zajęte na prowadzenie ogólnodostępnych parkingów. To przy okazji uchwały w sprawie parkingów. Tam Państwo zadecydowaliście o zwolnieniu, no, w związku ze znaną powszechnie sytuacją, gdzie wiemy, że jest deficyt tych miejsc parkingowych. Przyjęcie uchwały w wersji wynikającej z omawianego projektu uchwały i to, co podkreślam, zgodnej z polityką podatkową, pozwoli na osiągnięcie w roku 2014 dochodów w wysokości 447 milionów, w tym z tytułu wzrostu stawek zakładany jest 15 milionów 675 817 zł. Uprzejmie chciałabym również poinformować, że taka kwota, trwają w tej chwili prace nad projektem budżetu na rok przyszły, kwota wpływów z podatku od nieruchomości, taka została przedłożona do wstępnego projektu uchwały budżetowej.
tyle z mojej strony, tu szczegóły już w podanej samej uchwale, w załącznikach, w formie tabelarycznej, jak te stawki kształtują się z podaniem stawek maksymalnych, czyli te, które wynikają z obwieszczenia ministra finansów, jak kształtowały się stawki uchwałowe w 2013 roku, jaka jest relacja tych stawek do proponowanych na rok 2014. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, wpłynął do mnie wniosek formalny o ogłoszenie przerwy. Zawieszam zatem ten punkt i jego dalsze procedowanie będzie wznowione.